Z Orlenu wyparowało 5,5 miliarda złotych, a oni nie wiedzą dlaczego. Dodatkowo wspólna europejska armia ma szansę powstać. To tylko przedsmak informacji, które dzisiaj dla Ciebie przygotowałem na nasze podsumowanie dnia, które tradycyjnie rozpocznę od przekroju informacji, których jak zawsze nie brakuje, i są bardzo ciekawe. W drugiej części zobaczymy, co ciekawego dzieje się w tym momencie na topowych rynkach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, obejrzenia materiału od desk deski, aby żadna ważna informacja nie umknęła Twojej uwadze. Dodatkowo również zachęcam do aktywnego głosowania. Na karcie społeczność znajdziesz serię ankiet, w których na pewno warto oddać głos i podczas naszego dzisiejszego spotkania na pewno będę się do nich no również odnosił. Już nie przedłużając, lecę z konkretami, bo ich dzisiaj nie brakuje. Milicja przygotowuje się do wyborów na Białorusi. Niezależny od władz Białorusi portal nasza niwa. Powołując się na służbę prasową białoruskiego MSW poinformował że na położonym w okolicy Mińska lotnisku Lipki odbywają się ćwiczenia milicji i innych struktur sił bezpieczeństwa. Funkcjonariusze szkolą się w rozpędzaniu manifestacji przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 25 lutego 2024 roku i tą datę na pewno warto zapamiętać. Macedonia Północna, Rada Ministerialna OBWE bez udziału wielu ważnych polityków. Po odmowie udziału w spotkaniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Macedonii Północnej przez Polskę, Ukrainę i kraje nadbałtyckie, kolejni dyplomaci wyjeżdżają ze Skopie. Powodem jest udział w nim rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Już na początku tygodnia mówiło się, że sekretarz stanu USA Antony Blinken przyleci do stolicy Macedonii Północnej, ale na pewno nie spotka się z Ławrowem. Blinken opuścił Macedonię tuż przed przylotem Ławrowa. W środę wieczorem spotkał się z prezydentem Macedonii Północnej, jednak po nieformalnej kolacji opuścił Skopje i poleciał do Izraela. Stało się to w nocy, tuż przed przylotem Siergieja Ławrowa do Macedonii. Unia Europejska chce rozpocząć negocjacje akcesyjne z kilkoma krajami. Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, Mołdawią oraz warunkowo z Bośnią i Hercegowiną. Do państw kandydujących Dołączyła również Gruzja. Pierwszym realnym terminem akcesji nowych państw będzie prawdopodobnie dopiero rok 2030. Sprawdźmy, jakie wyzwania stoją przed tymi krajami. Obejmują one m.in. adaptację do wspólnego rynku, dostosowanie prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki, polityki dotyczące środowiska, rolnictwa i wykorzystania surowców, czy wspólnej polityki zagranicznej. To długotrwały etap. W przypadku Chorwacji zajął on 6 lat, Bułgarii i Rumunii 8 lat. Kraje bałkańskie prowadzą negocjacje znacznie dłużej, bowiem na przeszkodzie stoją m.in. problemy etniczne wokół Serbii i Kosowa. Zwieńczeniem negocjacji jest jednomyślna decyzja państw członkowskich o rozszerzeniu Unii Europejskiej. Głównym wyzwaniem dla nowych państw kandydatów będzie poprawa jakości instytucji. Zamożność gospodarek kandydujących jest dzisiaj podobna do Bułgarii i Rumunii w momencie akcesji do Unii Europejskiej w 2007 roku. Dochód na mieszkańca Mołdawii to obecnie około 15% średniej unijnej, Bośni 20,5%. Warto przypomnieć, że Bułgaria w momencie akcesji osiągnęła 18%, a Rumunia niecałe 25%. Większe problemy widoczne są w otoczeniu legislacyjnym. Każdy z indeksów Banku Światowego opisujących kontrolę korupcji czy rządy prawa znajduje się wyraźnie niżej niż w państwach Unii Europejskiej. Wiedeński Instytut do Ekonomii Międzynarodowej wskazuje, że nadrobienie dystansu do Unii Europejskiej pod względem jakości instytucji to praca na około dekadę. Wymagać będzie m.in. głębokich reform sądownictwa. Szczyt Klimatyczny COP28 w Dubaju. Prezydent Andrzej Duda ma reprezentować Polskę na rozpoczynającej się właśnie dorocznej konferencji ONZ. W jej trakcie liderzy 198 krajów mają zdecydować o dalszych sposobach walki z globalnym ociepleniem. Według ustań z konferencji w Paryżu w 2015 roku, świat ma do 2050 roku drastycznie obniżyć emisję dwutlenku do atmosfery, aby średnia temperatura globu wzrosła nie więcej niż o 2 stopnie. Na szczęście w Zjednoczonych Emiratach Arabskich politycy mają zadeklarować, jak chcą to osiągnąć, i to na pewno będzie dosyć ciekawe wyzwanie. Pamiętajmy, przywódcy 198 krajów będą rozmawiać w piątek i w sobotę, a potem do pracy przystąpią negocjatorzy. Na osiągnięcie ostatecznego porozumienia mają dwa tygodnie, bo konferencja COP28 w Dubaju kończy się 12 grudnia. Jeśli ktoś ma mnie szantażować reklamami, niech się. No właśnie. Musk ostro do bojkotujących go firm. Bojkot reklamodawców może zabić firmę, powiedział w środę właściciel platformy X Musk w wywiadzie na konferencji New York Times. Jednocześnie w niecenzuralnych słowach powiedział reklamodawcom, którzy go szantażują, by odeszli. Przyznał jednocześnie, że błędem było zamieszczenie wpisu popierającego antysemickie teorie. Disney jest jedną z firm, które zrezygnowały z zamieszczania reklam na X. Obok Disneya na podobny krok zdecydowało się wiele dużych korporacji, w tym IBM, Apple, Warner Bros. Discovery czy ostatnio Washington Post. Stało się to po tym, jak Musk w jednym z wpisów oparł użytkownika, który twierdził, że Żydzi promują nienawiść do Białych. Później stwierdził, że nie wszystkie społeczności żydowskie to robią. Co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu. Inflacja w strefie euro coraz bliżej celu EBC. Ze wstępnych danych Eurostatu wynika, że inflacja w strefie euro znalazła się już bardzo blisko dwuprocentowego celu Europejskiego Banku Centralnego. Proces dezinflacji został wsparty przez efekt wysokiej zeszłorocznej bazy na cenach energii. Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych w strefie euro w listopadzie był o 2,4% wyższy niż przed rokiem, podał wstępne dane Eurostat. To najniższy odczyt od lipca 2021 roku, a więc ponad dwóch lat. Obniżenie inflacji w Eurolandzie zawdzięczamy przede wszystkim silnemu spadkowi cen paliw i energii, które w listopadzie były o 11,5% niższe niż rok temu. Ceny żywności, alkoholu i papierosów były o 6,9% wyższe niż rok temu. Dobra przemysłowe były o 2,9% droższe niż przed rokiem, i także w tej kategorii widać postępującą dezinflację. Ponownie zmalała też inflacja w usługach, w których ceny rosły w tempie 4% rok do roku. W ujęciu miesięcznym wskaźnik obniżył się o 0,5% miesiąc do miesiąca, po zwyżce o 0,1% miesiąc do miesiąca w październiku. Stopa bezrobocia w Polsce. Według Eurostatu wyniosła w październiku 2023 roku 2,8%. W strefie euro w tym samym okresie 6,5%. PKB w Polsce spodziewamy się przyspieszenia wzrostu PKB w czwartym kwartale bieżącego roku do około 2%, a w 2024 roku do około 3%. Poinformowała na platformie ex minister rozwoju i technologii Marlena Maląg. Z opublikowanego w czwartek komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że produkt krajowy brutto Polski w trzecim kwartale wzrósł o 0,5% rok do roku w porównaniu ze spadkiem o 0,6% rok do roku w drugim kwartale 2023 roku. Warto przypomnieć, że SP Global Ratings podwyższył niedawno prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski na 2024 rok do 3,1% z 3% w związku z umiarkowaną poprawą perspektyw inwestycyjnych. Protest przewoźników na granicy czekają na reakcję Unii Europejskiej i Ukrainy. Około 64 godziny, czyli ponad 2,5 doby muszą czekać w czwartek kierowcy samochodów ciężarowych na przekroczenie polsko-ukraińskiej granicy w Medyce. A protest przewoźników może się jeszcze zaostrzyć, jeśli nie będzie reakcji Unii Europejskiej w sprawie wprowadzenia zezwoleń dla ukraińskich kierowców oraz reakcji Ukrainy w kwestii zniesienia e-kolejki. Przekazał w środę przewodniczący Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu. Widzimy, że walczą o swoje biznesy, walczą o swój chleb. Warto to monitorować, warto o tym wiedzieć i warto wyrobić sobie na ten temat zdanie. A dlaczego? Rekord wszechczasów w upadłościach konsumenckich, bankructw coraz więcej. W październiku upadłość konsumencka odnotowała kolejny w tym roku rekord. Miesięczna liczba ogłoszeń była najwyższa w historii tej instytucji w Polsce. Rekordowo zapowiada się także cały rok, w którym bankrutów będzie zapewne ponad 20 tysięcy. Paliwowe zawirowania nie wykoleiły dezinflacji. Efekt wysokiej zeszłorocznej bazy okazał się silniejszy od efektu. Orlenowskiego i mocnego wzrostu cen paliw. Dzięki temu inflacja CPI w listopadzie okazała się minimalnie niższa niż w październiku. Sprawdźmy. W listopadzie indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI był o 6,5% wyższy w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To rezultat nieznacznie niższy od 6,6% odnotowanych w październiku, a zarazem najniższy od października 2021 roku. I dla przypomnienia, tutaj mamy piękny graf, który nam obrazuje. CPI z ostatnich miesięcy, tak więc na pewno warto sobie zatrzymać i na spokojnie to przeanalizować, bo jak widzimy, mamy dosyć ciekawe wyhamowanie. No i pytanie, w którym kierunku będzie to podążać w kolejnych miesiącach, w szczególności przy zmianie władzy, która będzie podejmować nowe decyzje, które mogą wpływać oczywiście również między innymi na wysokość przyszłej inflacji. W grudniu 7%, a później prognozy inflacji według Instytutu. W grudniu inflacja wzrośnie w okolice 7% wskutek silniejszego wzrostu cen energii. Przy obecnych decyzjach administracyjnych, inflacja w 2024 będzie w pobliżu 6%, ocenił ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do czwartkowych danych GUS. Po zhandłem w Wigilię Senat podjął decyzję. Senat przyjął w czwartek bez poprawek Nowelę Polski 2050, zgodnie z którą, gdy niedziela przypada 24 grudnia, to handel pracuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające wigilię. W tym roku niedziele handlowe przed świętami wypadają 10 i 17 grudnia. 13 i 14 mogą być wyższe. Już wkrótce zapadnie decyzja dotycząca wysokości tzw. 13 i 14 dla emerytów w przyszłym roku. Seniorzy mogą otrzymać więcej pieniędzy. Oprócz waloryzacji, w przepisach przygotowywana jest kolejna zmiana podatkowa dotycząca dwukrotnego zwiększenia kwoty wolnej. Propozycja partii koalicyjnych dotycząca podniesienia kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych niesie za sobą zmiany m.in. dla emerytów. Zwiększenie sumy kwoty wolnej, od której nie płaci się podatku dochodowego PIT, dotyczy również innych grup społecznych i nie jest związane ze źródłem, z którego pochodzi przychód. Jeżeli partie koalicyjne stworzą rząd i przyjmą reformę podatkową zapowiedzianą przez Donalda Tuska, to emerytury do około 5 tysięcy złotych będą zwolnione z PIT. W konsekwencji do portfeli seniorów trafi więcej pieniędzy każdego miesiąca. Jak Ci się wydaje, przepchną to, czy też nie? To będzie ciekawe. Oczekiwania sprzedających mieszkania złamały barierę. W październiku w Warszawie nie było już dzielnicy, w której średnia cena ofertowa mieszkania nie przekraczałaby 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy, wynika z danych Sonar Home. sześciu najdroższych sprzedający wpisują w ogłoszeniach średnio powyżej 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy, a jak interesują Cię... Pozostałe dzielnice, to tutaj mamy wszystko ładnie zebrane w tą właśnie tabelę. Średnie ceny ofertowe mieszkań w Warszawie, październik 2023, tak więc powolutku przewijam i możesz sobie zatrzymać i na spokojnie się z tym zapoznać, bo jak widzimy, wzrosty są po prostu kosmiczne. Kosmiczne wzrosty. Rekordowy październik. Big, najwyższa wartość kredytów mieszkaniowych, prawie 10 miliardów złotych. Tyle banki w październiku tego roku udzieliły kredytów mieszkaniowych. To najwyższa kwota w historii tego rynku, wskazał główny analityk grupy Biura Informacji Kredytowej. Jak podało BIG w październiku tego roku, wobec października ubiegłego roku, w ujęciu liczbowym banki i skoki udzieliły więcej kredytów mieszkaniowych, aż o 267%. Kredytów ratalnych wzrost o 40 ponad 9% oraz kredytów gotówkowych wzrost o ponad 11%. Dodano, że ujemną dynamikę odnotowały limity w kartach kredytowych spadek o 3%. Jak wskazano, w ujęciu wartościowym banki i skoki przyznały wyższą wartość w kredytach mieszkaniowych wzrost o 360%, w kredytach ratalnych wzrost o 34%, w kredytach gotówkowych wzrost o 22% oraz limitach na kartach kredytowych wzrost o ponad 9%. Litwinuk z RPP. Utrzymywanie się inflacji na obecnym poziomie nie daje przestrzeni do obniżek stóp procentowych. Ocenił w radiu Talk FM członek Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk. Jego zdaniem przynajmniej do marca stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian, a jest to dla nas bardzo, ale to bardzo ważna informacja, gdyż będzie to również odbijać się m.in. na przykład na kondycji naszej złotówki. Warto na to zwracać uwagę. Ewentualne postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu miałoby niewielkie i jedynie krótkotrwałe przełożenie na rynki finansowe, ale teatr polityczny w tej sprawie byłby szkodliwy, ocenił członek RPP Ludwik Kotecki w trakcie Kongresu Polskiego Kapitału Forbesa. Słuchaj tego, to jest dobre. Jak widziałeś wczorajsze nasze podsumowanie, no to możesz się tylko uśmiechnąć. Nowa minister aktywów państwowych Marzena Małek ogłosiła, że skierowane zostało pismo do KNF-u, aby zbadać to, co działo się w handlu akcjami Orlenu w środę. Jak zaznaczyła nowa pani minister, wyparowało z polskiej spółki 5,5 miliarda złotych. Parafrazując ten tok myślenia, na sesji tuż po wyborach wparowało ponad 6,1 miliarda złotych. Wygląda na to, że granica absurdu przesuwana jest coraz dalej. A dlaczego wyparowało? No, przecież wszyscy wczoraj widzieliśmy, jak kurs Orlenu runął. A dlaczego runął? No, to przypominam. Pogorszenie wyników finansowych i ograniczenie inwestycji to główne skutki potencjalnego nałożenia na Orlen daniny w wysokości 15 miliardów złotych. Taki koszt oznaczałby konieczność zaniechania finansowania transformacji energetycznej, do której zobowiązują. Polskę unijne dyrektywy. Jak sobie Orlen dzisiaj radzi, dosłownie za chwilę na podsumowaniu zobaczymy. Wspólna Europejska armia z militarnym prymatem Niemiec. Rosnące ambicje Unii Europejskiej zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Wspólna Europejska armia z prymatem militarnym Niemiec finansowana przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. Takie są zamierzenia związane z powstaniem unijnego superpaństwa. Problemem jest to, że Berlin i Paryż, zmuszając inne państwa do tego projektu, nie mają ani wydajnych linii produkcyjnych, np. czołgów, ani nie spełniają wymogu NATO rocznych wydatków na armię na poziomie 2% PKB. Dla krajów wschodniej flanki zastąpienie NATO i USA europejską armią to zachęta dla Moskwy do agresji. Idea Wspólnej Armii Europejskiej została po raz pierwszy przedyskutowana w 1950 roku przez Wewnętrzną Szóstkę w celu ochrony Europy przed zagrożeniem ze strony Związku Radzieckiego bez narodowego dozbrajania Niemiec 5 lat po II Światowej. Traktat o Europejskiej Wspólnocie Obronnej został podpisany w 1952 roku, ale oparcie się na NATO w czasie Zimnej W oznaczało wstrzymanie rozwoju Europejskiej Armii. Pomysł znów zyskał popularność po ataku z 11 września, a następnie podczas misji pokojowych na Bałkanach Zachodnich. I zanim wrócę do tego materiału, zerknijmy na aktualne wyniki ankiety, w której pytanie brzmi: czy popierasz pomysł wspólnej armii europejskiej z dominacją Niemiec? Jak widzimy, do chwili obecnej zostało oddanych już Ponad 1000 głosów, tak więc duże dzięki za aktywność. 12% głosujących, tak, popieram wspólną armię Unii Europejskiej. Aż 84% głosujących, nie, przeciwiam się wspólnej armii Unii Europejskiej. Nie ma zdania 4% głosujących. Dodatkowo mamy tutaj również w tym wpisie bardzo ciekawe grafiki, z którymi warto się zapoznać. Popatrzmy na to. Newralgiczne punkty na wschodniej flance NATO. I tutaj widzimy, że... Przesmyk Suwalski ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państw bałtyckich. Dodatkowo brama Brzeska to pas szerokości 80 km między Narwią a Bugiem. Jak widzimy, Cieśniny Duńskie są jedyną drogą morską prowadzącą na morze Bałtyckie. Jak zastanawiasz się, od czego zależy bezpieczeństwo kraju, to z pomocą na pewno przyjdzie kolejna grafika. Jak widzimy numerem 1 Sojusze militarne, np. obecność w strukturach NATO. Potem nowoczesna armia, kolejny element to silne więzi gospodarcze i polityczne z innymi krajami, na przykład przynależność do Unii Europejskiej, wysoki poziom rozwoju gospodarczego kraju, kolejny silne społeczeństwo obywatelskie, działalność w kraju, różnych organizacji społecznych, fundacji, dodatkowo zaufanie obywateli do władzy. Zaufanie władzy do obywateli, funkcjonowanie systemu demokratycznego w kraju. A jak widzimy, potem, z drugiej strony, mamy istnienie wielokulturowego, etnicznie zróżnicowanego społeczeństwa i silne konflikty społeczne. Bardzo ciekawa grafika, i to nie koniec, bo również poniżej znajdziemy ciekawą grafikę, która nam obrazuje wydatki na obronność w krajach NATO. I popatrzmy na tym tle, jak wypada Polska, a wypada Całkiem ciekawie. Widzimy, że numerem 1 jest Grecja, numerem 2 USA, 3 Litwa, a my zajmujemy czwarte miejsce z dosyć ciekawym wynikiem. A za nami, jak widzimy, Wielka Brytania, Estonia, Łotwa, Chorwacja. A tak prezentuje się cała ta grafika, tak więc warto się również z tym zapoznać i budować swoją świadomość. Dalszy spadek inflacji. Ten czynnik może być kluczowy. Zanurzenie cen energii na pół roku otworzyłoby pole do dalszego spadku inflacji do około 4% rok do roku. Wiosną, po czym wróciłaby ona powyżej 6% w ujęciu rocznym, poinformowali analitycy Santander Bank Polska w komentarzu do danych GUS. KNF odpowiada Bosakowi. O co chodzi? Potrzebuje więcej czasu w sprawie Kernela. KNF może potrzebować więcej czasu na podjęcie decyzji w sprawie wycofania z obrotu akcji spółki Kernel. Podał urząd w komunikacie. Jak wskazano, czas postępowania administracyjnego o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu w dużej mierze zależy od interakcji z Komisją Nadzoru nad Sektorem Finansowym w Luksemburgu. Jak śledzisz sprawę kernela, no to oczywiście możesz pochwalić się w komentarzu, bo ta oczywiście sprawa grzeje inwestorów i to już od dłuższego czasu, a teraz wręcz już weszła nawet do polityki. Tak więc na pewno warto to śledzić. Jeżeli interesujesz się właśnie tym, co dzieje się wokół tej spółki. Eurodolar nie pozwolił na dalsze umocnienie złotego. Kontra na parze eurodolar zatrzymała spadki kursu euro do złotego i nie pozwoliła na pogłębienie postszkodnikowych minimów. Najmocniej zareagowały notowania franka szwajcarskiego, a jak mocno to dosłownie za chwilę na podsumowaniu zobaczymy. Ceny ropy na giełdzie pali w Nowym Jorku rosną trzeci dzień przed zbliżającym się spotkaniem krajów sojuszu OPEC. To już ostatnie chwile przed spotkaniem państw OPEC, w sprawie ustalenia polityki dostaw ropy. Inwestorzy nie wykluczają możliwości większych cięć dostaw ropy z krajów sojuszu w obliczu oznak, że globalna podaż zaczyna przewyższać popyt. Arabia Saudyjska, gracz wagi ciężkiej w OPEC, namawia inne kraje sojuszu, aby przyłączyły się do niej w ograniczaniu wydobycia ropy, bo wskazane byłoby zażegnanie nadpodaży ropy na rynkach w przyszłym roku. Opór stawiają jednak m.in. takie kraje jak Angola i Nigeria. I na pewno, jak interesujesz się ropą, to warto te wydarzenia śledzić. Mieć na londyńskim parkiecie drożeje pomimo słabych danych makro z Chin. No to zerknijmy na te dane. Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin w listopadzie wyniósł 49,4 punktu wobec 49,5 punktu miesiąc wcześniej podano w wyliczeniach biura Statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na 49,8 punktów. Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze, a poniżej kurczenie się branży. W takiej sytuacji mniejsze znaczenie dla rynków mają doniesienia o planie zamknięcia dużej kopalni ród miedzi w Panamie. Kurs CCC rośnie o 8% po publikacji wyników za trzeci kwartał, i to oczywiście było bardzo pozytywne wydarzenie dzisiaj na kursie. CCC jak się finalnie zakończyło, to za chwilkę zobaczymy, ale zerknijmy na te wyniki. Grupa CCC miała w trzecim kwartale roku obrotowego 2023-2024 ponad 5 milionów złotych zysku netto jednostki dominującej, ponad 229 milionów złotych Ebida i 2 miliardy 430 milionów przychodów. Narastająco po trzech kwartałach roku obrotowego 2023, czyli w okresie luty-październik 2023, grupa CCC osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 6%. I 92 setne miliarda złotych, a strata netto jednostki dominującej wyniosła 101,5 miliona złotych. EBITDA wyniosła 500 ponad 41 milionów złotych. Jednym słowem, gratulujemy i za chwilkę zobaczymy, jak radzi sobie CCC. A ja przy okazji chcę podziękować, bo tak robiłem podsumowanie ostatniego tygodnia wsparcia mojej pracy gdzie wsparcie wynosiło 0, to już oczywiście wpływają pierwsze złotówki, za co duże dzięki już w tym momencie. Tradycyjnie w poniedziałek będzie podsumowanie, tak więc już osobiście już mogę podziękować tym wszystkim osobom, które dokonały takiego wsparcia, choćby nawet minimalnego, bo można je definiować w innej kwocie, tak więc każda złotówka dla mnie się liczy. Tak więc duże dzięki. Linki są wszelkie w opisie czy też w komentarzu. Zobaczmy, jakie nastroje panują na globalnych rynkach, które kończą nam ten miesiąc. Jutro rozpoczynamy już grudzień, jutro również wystąpienie Powera, jednym słowem nudzić się pewnie nie będziemy. Wciwość i poziom 64 na liczniku. Jeżeli chodzi o nastroje na rynkach, no to widzimy, że jeżeli chodzi o azję, dzisiaj delikatne dosłownie korekty. Południowa Afryka też w korekcie, Izrael w korekcie. Europa raczej jest względny spokój, jak widzimy podobnie zresztą w Kanadzie czy też w pozostałych krajach. Popatrzmy na S&P 500. W tym momencie pamiętamy, jak to nagrywam, sesja trwa w najlepsze, jeszcze dużo może ulec zmianie, ale z bardziej znanych spółek widzimy, że Meta dzisiaj w korekcie 2%, Google traci 1.6, AMD traci 2.5, 2.6. Nvidia na minusie, Apple 40 na minusie, czy Tesla 1.3 na minusie? No to zerknijmy na indeksy. A tutaj, jak widzimy, ropa, która wybiła dzisiaj bardzo spektakularnie do 84,5 dolara w tym momencie, jak to nagrywam, spadła już na 81,5 dolara. Bardzo ciekawa sytuacja. Na niemieckim DAX-ie mamy rakietę, która pędzi do góry 16226 punktów, tak więc widzimy, że rynek niemiecki, po prostu, jeżeli chodzi o giełdę, oczywiście, kwitnie, a wiemy przecież, co tam się dzieje. Jak nie wiesz, to zapraszam do wczorajszego spotkania, kiedy. Omawiam oczywiście tę sytuację w Niemczech. Jeżeli chodzi o Nasdaq, no to tutaj oczywiście mamy wykres na M30, no ale zerknijmy sobie, jak to wygląda. To potężne, przepotężne oberwanie, ale pamiętajmy, że w Nasdaqu te właśnie topowe najbardziej znane spółki ważą najwięcej. I to od nich zależy kondycja tego indeksu. Oberwanie, a w tym momencie to jest 15 870 punktów. SP 500 też potężne obrywanie. Zerknijmy na yy, to, co się dzieje na dniówce. Tutaj mamy 4554 punkty i aż tak mocnego spadku jak na znaku nie obserwujemy, chociaż jeszcze sesja na minusie. Popatrzmy na metale. A tutaj srebro do góry: 20 ponad 5 dolarów za uncję. Złoto w korekcie: 2037 dolarów za uncję w tym momencie. I popatrzmy, jak radzi sobie złoty. Kurs Franka: eksplozja do góry: 4,57. Funcik do góry: 5,04. Euro: delikatnie do góry: 4,30. 4,34. I jeżeli chodzi o dolara, mamy do góry 3,98. Jeżeli chodzi o euro dolara, tutaj widzimy, mamy spadek na 1,09. No to popatrzmy na kolejny ważny rynek, czyli rynek krypto. Co tutaj się wyprawia? A tutaj się wyprawia chciwość. 74 na liczniku. A bitcoin, jak tam kosztuje bitcoin? Zerknijmy. Jak widzimy, Bitcoin traci w ciągu doby 40% y, kosztuje sztuka 37 632 i Ethereum zyskuje za to 40% na pusie 2035 dolarów za sztukę. Największe skrajności w topowej setce to WMX, który zyskuje 8%, INJ 7%, czy TETA Network 7%. Największe korekty to IOTA, która spada 10%, STX 10%, czy SEI 8,4%. Przy okazji przypominam, że dostęp do podstawowych kryptomieszczam bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem. gdzie z których sam korzystam, warto przygotować sobie Kilka narzędzi, bo jak szaństwo się rozkręci, no to wiemy, że mogą być opóźnienia i to całkiem spore, jeżeli chodzi o na przykład o weryfikację. Dodatkowo dzisiaj przypominam, że w portfelu krypto wleciało bardzo ważne, istotne nagranie, z którym koniecznie trzeba się zapoznać. A teraz już przechodzę na podsumowanie dzisiejszej sesji na GPW. Rozpoczynam od gamingu. Przypominam, że również dzisiaj wleciało. Na przeglądzie sektorowym kolejna, kolejna część analiz spółek gamingowych, tak więc tam spotykam się najczęściej i tam Cię zapraszam. A jeżeli chodzi o ten najliczniejszy sektor na GPW, to widzimy, że True Games prowadzi 16,6% na plusie, Eneida 15% czy LT Games 12% na plusie. Największe spadki to dzisiaj Call to Play, który potężnie zleciało 17% w dół, t 7,8% i prawie 7% DTX. Liderem obrotu dzisiaj jest CD Projekt 75 milionów i jakieś ciekawsze odbicie po wczorajszych spadkach 4,4% na plusie. CA Games 4,0% na plusie po wczorajszej lawinie spadkowej 5 700 na obrocie, TS jest games 4800 na obrocie, prawie dwie banki playway na obrocie i PCF Bańka 600. Sam indeks odbija po wczorajszych spadkach 1,8 na plusie. Kurs zamknięcia indeksu to 15 644 punkty. Popatrzmy na banki, a tutaj skromnie. BNP 80, Getin 60, na plusie również Banko, Boś, PKO oraz M-Bank. Z drugiej strony Millennium przecenia się 2,9, handlowy czy Santander 1,5%. Liderze obrotu to PKO BP 163 137 PKO Widać te podwyższone obroty na koniec miesiąca. Widzimy, że WIG Banki traci jako indeks 0,5%, zamyka się na 10 545 punktów. Na OZE Eksplozja. Figen eksplodował na dużym obrocie 56%. Jak wiesz za jakąś sprawą, to pochwal się w komentarzu. PGF Grupa 7, 3, 5 ,5 MD Energia. Liderem spadków jest dzisiaj ELQ 14% w dół. Ryan 6% w dół. Liderem obrotu Zepak 2,3 300. Popatrzmy na WIG20 w szczegółach. A tutaj cyfrowy Polsat 4,7 na plusie. CD Projekt 4,4 na plusie. I skromnie potem niżej. Jak widzimy z drugiej strony JSW traci. 5,8 na minusie. A Sekopol 3,5. Prawie 2% kęty, A gdzie jest Orlen? Orlen dzisiaj 1% prawie na minusie i zerknijmy sobie na obroty. Liderem Orlen 380 milionów, 277 Allegro, Dino 262. Jak widzimy potężne obroty na koniec miesiąca. 30 na minusie, główny indeks WIG20, który zamyka się na 2215 punktów i tak kończymy listopad. To jest jak dla mnie bardzo dobry poziom. Jeżeli chodzi o MWIG40, zerknijmy na wyniki. A tutaj CCC Piękna sesja, 8,6 na plusie, Neuka 4%, test games 3-4. Jak ktoś obserwuje CCC od dłuższego czasu i rzeczywiście włapał ten kluczowy moment, to szacun duże gratulacje, bo naprawdę można było zarobić potężnie, a tak naprawdę dzisiejsza sesja jest tylko ukoronowaniem tego całego ruchu, który trwa już od jakiegoś czasu. Jeżeli chodzi o największe zejścia, to PKP Cargo traci 77 7 grupa pracująca 4% na minusie, liderem obrotu Budimex 79 milionów, sam indeks traci 60 5538 punktów na zamknięciu. Popatrzmy na maluchy, czyli na Ezwik 80 i na małe spółki, a tutaj liderem Mostostal Zabrze 6.6 na plusie, 5-5, czy 4.8 liderem spadków Enter 8% w dół, czyli Mirbut 6% w dół liderem obrotu, ABPL 5 baniek, sam indeks zyskuje zaledwie 800 zamyka się na 21 494 punkty. Popatrzę na małym parkiecie, co się dzieje na New Figel Figen liderem, 56%. Potem yy, kolejna spółka 27, TAMEX 20, Legimi 19. I jak widzimy, tych dwucyfrowych dzisiaj nie brakuje. No to zerknijmy z drugiej strony, bo pewnie też dwucyfrowych nie brakuje, ale niestety pod kątem negatywnym. I widzimy, że najmocniej dzisiaj leci Call to play 17 LQ 14, One Solution 14% w dół. I jeszcze zerknijmy, które spółki przekroczyły bańkę w obrocie. A wiemy, że mały parkiet. To już jest zupełnie inny obrót jak mamy takie spółki no to na pewno warto je sprawdzić jak widzimy nie mamy ani jednej takiej spółki no to zerknijmy na indeks szerokiego rynku co tutaj się wyprawia i widzimy że największe dzisiaj wzrosty popatrzmy na całym szerokim rynku CCC przepiękna sesja duże gratulacje 8.6 FON 8.5 Energo Instant 8.3 8.13 MCS MET największe spadki dzisiaj to ha Harper ja cię kręcę 35% w dół 6 banych na obrocie co tam się wydarzyło. Jak wiesz, to koniecznie podrzuć tą informację w komentarzu. Potem koiny, kolejna spółka 15% w dół PBS Finance 14, ASM Grupa 12, 10, Plaza Center, Enter 8, czy też PKP Cargo 7. No, jednym słowem, ciekawa sesja. Bardzo ciekawa. No i zerknijmy, czy mamy kogoś wysoko, jeżeli chodzi o obroty spółek spoza WIG-20. Popatrzmy, jak z wysoko tutaj się pnie. Właśnie w tym rankingu. Jeżeli chodzi o indeksy, popatrzmy na wykres, bo tak zakończyliśmy miesiąc, a to nie jest byle co. W końcu Rajd Świętego Mikołaja. WIG konsoliduje. Pamiętajmy, całkiem niedawno wyznaczył nowe historyczne szczyty, cały czas utrzymuje wysoką sekwencję. To jest wszystko oczywiście w rękach Stanów. Piłeczka w grze. WIG 20 też bardzo ciekawie, konsolka trwa i też jeszcze to wszystko wygląda ok. I dopóki nie załamią kluczowych poziomów wsparć, no to warto trzymać kciuki. Jeżeli chodzi o SW-80, tutaj mamy delikatne odpadnięcie. Jak widzimy po tym bardzo istotnym wybiciu i też po konsolidacji na dniówkach, jesteśmy na oporach, walczymy, osłabiamy tą ścianę. Zobaczymy, czy wystarczy im par jak tak, no to chcę zobaczyć SW-80 dużo wyżej. Jeżeli chodzi o MVX-40, walka o 5600 dzisiaj też była przypuszczona, ale niestety nie dali rady i odpadli z kretesem, tak więc walka trwa w najlepsze. Jak na razie... Poruszają się w zakresie od 5600 do 5,5. Tak więc dosyć ciekawa sytuacja. Ja pozdrawiam serdecznie, trzymam kciuki za wyniki. No i zobaczymy, co ciekawego nam przyniesie 1 grudzień jako ostatnia sesja w tym tygodniu. Pozdrawiam, hej!